Pokażę, jak uporządkować te ułamki od najmniejszego do największego. Najprostszy sposób, który gwarantuje dobry wynik, to znaleźć wspólny mianownik. Bo w innym razie byłoby bardzo trudno porównać 4 dziewiąte z 3 czwartymi 4 piątymi, 11 dwunastymi i 13 piętnastymi. Można próbować na oko, ale jeśli znajdziemy wspólny mianownik różnice staną się oczywiste. Znajdźmy więc ten wspólny mianownik. Jest na to wiele sposobów. Można wybrać jedno z tych liczb i mnożyć ją, aż znajdzie się wielokrotność podzielną przez wszystkie mianowniki. Inny sposób to rozłożyć na czynniki pierwsze każdą z liczb. Wtedy najmniejszy wspólny mianownik będzie iloczynem tych liczb pierwszych. Zróbmy to tym drugim sposobem, i potem zweryfikujemy wynik. 9 to 3 razy 3, więc nasz najmniejszy wspólny mianownik musi mieć przynajmniej 2 trójki. 4 to 2 razy 2. Dopisujemy więc dwie dwójki do naszego równania. 5 jest liczbą pierwszą, więc dopisujemy 5. Natomiast 12. Zmienię kolor na żółty. 12 to 2 razy 6, a 6 to 2 razy 3. W naszym najmniejszym wspólnym mianowniku musimy więc mieć dwie dwójki, ale już je mamy i mamy już także trójkę. Wynika z tego, że jeśli coś, co jest podzielne przez zarówno 9, jak i 4, to jest podzielne również przez 12, bo dwie dwójki pochodzą z czwórki, a trójka z dziewiątki. I na koniec musimy spowodować, aby nowy mianownik był podzielny przez 15. 15 to 3 razy 5. I znów nasze równanie zawiera już trójkę oraz piątkę, więc mamy już zapewnioną podzielność przez wszystkie mianowniki. To jest zatem nasz najmniejszy wspólny mianownik. Wystarczy przemnożyć Nowy mianownik jest równy 3 razy 3 to 9, 9 razy 2 to 18, 18 razy 2 to 36, 36 razy 5. Można to obliczyć w pamięci, ale bezpieczniej będzie zrobić to pisemnie: 6 razy 5 to 30, 0 na dół, 3 w pamięci, 3 razy 5 to 15, plus 3 to 18, czyli 180. Oto nasz najmniejszy wspólny mianownik. Musimy teraz przekształcić ułamki, aby miały mianownik 180. Nasz pierwszy ułamek 4/9 to ile 180? Aby uzyskać 180 musimy je przemnożyć przez 20. Napiszmy go inaczej: 4/9. Aby mianownik był równy 180, mnożymy go przez 20. Nie chcemy zmienić wartości ułamka, musimy więc pomnożyć również licznik. Mnożymy ułamek przez 20/2. /20. 4 razy 20 równa się 80, więc otrzymujemy 80 180. Zróbmy to samo z 3 czwartymi. 3 czwarte. Przez ile musimy pomnożyć mianownik, aby równał się 180? Przez 45. Można to obliczyć dzieląc 180 na 4. 4 razy 45, 4 razy 40 to 160, 4 razy 5 to 20. W sumie otrzymujemy 180. Teraz trzeba pomnożyć licznik przez 45. 3 razy 40 to 120, plus 15, czyli 135, a mianownik to 180. Teraz przekształćmy 4 piąte. 4 piąte. Aby z 5 otrzymać 180, musimy pomnożyć przez. Jeśli pomnożę 5 przez 30, otrzymam 150. Chwila, przecież mamy to tutaj. 36. Mnożymy przez 36. Musimy pomnożyć licznik przez tę samą liczbę. W mianowniku mamy 180, a w liczniku. 4 razy 30 to 120, 4 razy 6 to 24, więc mamy tu 144. Zostały już tylko dwa do zrobienia. Teraz 11/12, 11/12. Aby w mianowniku było 180, musimy pomnożyć 12 przez 12 razy 10 to 120, zostaje 60, więc mnożymy przez 15. Taki sam mnożnik dla licznika. W mianowniku mamy więc 180, a tu 11 razy 15, 10 razy 15 to 150 i trzeba dodać 15, czyli otrzymujemy 165. Na koniec mamy 13 15, 13 15 aby z 15 uzyskać 180 trzeba pomnożyć przez 12, już to obliczyliśmy. Mnożymy więc i w mianowniku mamy 180. To samo robimy z licznikiem, aby wartość ułamka nie zmieniła się. 12 razy 12 to 144, dodajemy kolejną dwunastkę i otrzymujemy 156. Jest dobrze? 12 plus 144 to 156. W ten sposób sprowadziliśmy wszystkie te ułamki do wspólnego mianownika 180. Teraz bardzo łatwo je porównać. Wystarczy popatrzeć na liczniki. Najmniejszy z liczników to 80, zatem 4 dziewiąte jest najmniejszą z powyższych liczb. Przepiszę je wszystkie tutaj w kolejności rosnącej. Najpierw 4 dziewiąte, czyli 80 180, napiszę obie wersje. Następny licznik w kolejności to 135, więc kolejny ułamek to 135. Napiszmy to tym samym kolorem. Następny ułamek to 135, 180, czyli pierwotne 3 czwarte. Kolejny licznik to 144.

11 dwunastych. I gotowe. Zakończyliśmy porządkowanie ułamków. Oto rozwiązanie naszego zadania. Wyróżnię je prostokątem.